Lamy z Panamy mówią witamy, witamy wa, witam was, ja was witam, lamy prawdopodobnie też was witają w dniu 1 sierpnia. Stało się, kolejny miesiąc się zaczyna. Zaczyna się piąty miesiąc, yy, słuchajcie, kalendarzowy piąty miesiąc, yy, publikacji kuriera i, i, i tego, że was na, no, tego kuriera zapraszam, o tak, tak. No i zostawmy te oficjalne sprawy z boku, a zajmijmy się tym, co, co się tego dnia wydarzyło. A więc 1 sierpnia 1404 roku hospoder Mołdawii, Aleksander Dobry, złożył w Kamieńcu Podolskim hołd lenny królowi Władysławowi II Jagielle. Także lenników mieliśmy, widzicie, dosyć daleko od, od Wielkiej Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej, no wtedy jeszcze niewielkiej. Wtedy polski Jagiellonów, o tak może być. 1520 rok 1 sierpnia Zygmunt II august, król Polski yy, przyszedł na świat. On był też wielkim księciem litewskim, oczywiście zmarł w 1572 roku. Także przeżył 52 lata młodo zmarł. Ale wtedy to chyba taki standardzik. 1 sierpnia 1589 roku król Francji i były król Polski Henryk Walezy III, Henryk III Walezy w zasadzie tak się powinno wymawiać, to pamiętacie ten co, co zaraz po elekcji w Polsce dał dyla na wieś o śmierci swojego brata, żeby objąć koronę francuską no i znieść sobie z pleców ciężar zarządzania naszą ojczyzną. No i skończył tak, na to zasługuje w moich oczach. Został śmiertelnie zraniony nożem przez Dominikana Jacusa Klamenta. Clement, Clementa, yy, I to miało właśnie miejsce 31, nie 31 1 sierpnia 1589 roku. Natomiast 1 sierpnia 1701 roku zmarł Jan Chryzostom Pasek, polski pamiętnikarz, któremu zawdzięczamy sporo z naszej wiedzy o czasach zamieszłych. On urodził się około roku 1636. Dalej lecimy. 1 sierpnia 1798 roku wyprawa Napoleona do Egiptu, zwycięstwo floty brytyjskiej pod dowództwem admirała Horatio Nelsona nad francuską w bitwie pod Abukirkiem. 1827 rok, 1 sierpnia. Na Helu zaczyna działać nam latarnia morska. Latarnia morska, Helska Latarnia morska, ostrzegająca się statki przepływające obok półwyspu przed, przed płytką wodą i półwyspem. No, no i tym, bo statki nie lubią pływać po, po lądzie, także przed lądem ostrzega te statki przed niebezpieczeństwem. 1834 rok 1 sierpnia Senat Wolnego Miasta Krakowa zakazał wypasu bydła na krakowskich plantach. Koniec, już od tamtej pory nie wolno, nie wolno z krówką na planty. Z pieskiem tak, ale nie z krówką. 1840 rok 1 sierpnia otwarto szpital Wszystkich Świętych w Wieluniu szpital, który został zburzony w wyniku niemieckiego bombardowania, 1 września 1939 roku były to pierwsze bomby zrzucone z samolotów na nasz kraj przez wojska niemieckie, no i, no i ten szpital był ofiarą tego pierwszego bombardowania niemieckiego, które odbyło się którego celem był nasz kraj. 1915 rok, 1 sierpnia oczywiście urodziła się Krystyna Szklarska, żona Alfreda Szklarskiego, twórcy e, cyklu przygód Tomka Wilmowskiego, e, pisarza. Pani Krystyna też była pisarką i pracy obojgu. Zawdzięczamy tak zwaną trylogię indiańską. E, trylogię gór czarnych, trylogię opowiadającą o, przygody, o przygodach. E, ojej, ja nie pamiętam imienia tego głównego bohatera. On potem Czerwonym Orłem był zwany, ale jak na początku to sobie nie przypomnę. Oj, trzeba przeczytać jeszcze raz trylogię indiańską wam powiem. No ale w każdym razie książka jest wspaniała. Kto nie czytał, no to natychmiast powinien po nią sięgnąć. Ona zmarła w 2012 roku. Dalej 1 sierpnia 1935 roku w Tatrach rozpoczęto budowę kolejki linowej na Kosprowy Wierch. To w zasadzie taki dosyć ważny news. Ja tą kolejką jeździłem i ona fajna jest w sumie. Ale się długo czeka na wagonik. Długo, oj, kolejki bywają do tej kolejki kolejki to bywają, ojojoj. Oj, oj. Chyba dłuższe niż, niż ona do szczytu kasprowego, do kasprowego wierchu. To na dole tych ceprów to więcej do niej stoi niż, niż ona długości ma cała. No tak to, tak to jest, jak się kondycji nie ma. 1944 rok, 1 sierpnia. Oczywiście godzina 17, godzina W, wybuchło Powstanie Warszawskie. No i taka. Chwila ciszy, zamierzona poniekąd, bo tych ludzi, którzy w powstaniu zginęli, w jakiś sposób wypadałoby uczcić, prawda? 1981 rok. W USA wystartowała telewizja muzyczna MTV. Pierwszy wyemitowany teledysk na jej antenie, pierwszym teledyskiem wyemitowanym, było wideo Kilet The Radio Star zespołu The Buggles. Tak to się chyba wszystko wymawia. No, ja jestem z tego pokolenia MTV, wtedy ono tam zdobywało, zdobywało serca młodych ludzi, no i pamiętam mnie tam to trochę tak koło różnych tam części ciała latało, ale moje siostry były fankami, tam dosyć poważnie oglądały te, te wynurzenia, wynurzenia na ten MTV. 2015, 1 sierpnia, podczas festiwalu rzutów imienia Kamili Skolimowskiej w centrum w Cetniewie, w Cetniewie, tak to Cetniewo było. Anita Włodarczyk ustanowiła wynikiem 81,8 metra rekord świata w życiu młotem. Jako pierwsza kobieta przekroczyła granicę 80 metrów. Nasza Anita Włodarczyk, wspaniała Anitka. No i to dzisiaj ostatnia wiadomość, którą dla Was miałem. Dziękuję serdecznie za Waszą uwagę. Pozdrawiam gorąco. No i chyba mam nadzieję, że słyszymy się jutro.